show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, to jest lornetka Nikon. Nikon Action X1050. I chciałbym właśnie zademonstrować czy ta lornetka jest wodoodporna po 10 latach. Ponieważ lornetkę kupiłem w 2013 roku. A prawie się zbliża 2013, czyli około 9,5-10 lat, tak w pobliżu. Ogólnie lornetkę kiedyś sprawdzałem już, czy jest wodoodporna, na początku jak ją miałem. Jest wodoodporna, nic się właśnie nie stało. No i właśnie teraz tak jestem ciekaw, czy po 10 latach użytkowania tej lornetki, posiadania, czy ona jest dalej wodoodporna. Być może ma nawet więcej lat, bo nie wiem w którym roku, jaka jest data produkcji tej lornetki, nie wiem. Także może mieć więcej jak 10 lat. W takim razie ja mam ją około 10 lat. No i teraz bym chciał ją zanurzyć. Tu jest woda w wannie. I sprawdzić właśnie, czy ona będzie wodoodporna. Oczywiście nie chcę jej zaburzać na nie wiadomo jak długo, bo producent informuje o tym, że wodoodporność lornetki jest tylko do określonego czasu, do paru minut i tylko na płytkich głębokościach, czyli nie może być za wysokie ciśnienie wody, ale tak żeby zanurzyć i wyjąć. Tego się właśnie zaraz dowiemy, czy ta lornetka jest wodoodporna jeszcze. Także idzie do wody. Jest zanurzona. Teraz mam ją do wyschnięcia. I zobaczymy, co się stanie tak za 20 minut. A więc minęło około 20 minut. Lornetka już jest sucha. Szkło. Suche, wszystko jest suche. Trochę pasek jest mokry, ale ogólnie to wyschło. No i teraz właśnie sprawdzę. Akurat jestem w obskurnym Bytomiu i sprawdzimy, czy działa. W sumie to działa. Mi tak. A przez, jak patrzę teraz właśnie przez okulary, znaczy przez lornetkę oczami, to już widzę, że tutaj się nic nie stało, nic nie zaparowało. Ostrość została zachowana. Także takie lekkie zanurzenie lornetki w wodzie, tak na chwilę, na płytkiej wodzie, nie powoduje żadnych ustalek lornetki. Także po tylu latach ciągle jest zachowana wodoszczelność lornetki. Także to jest solidny, trwały sprzęt. Nie jest to jakiś bubel, gdzie chińszczyzna już by się dawno rozpadła. Także działa.